W czternastej kolejce pierwszej ligi amatorskich rozgrywek piłki nożnej trzy mecze były wyrównane i emocjonujące, a jeden z udziałem niepokonanego lidera jednostronny. Pozytywnym zaskoczeniem była bardzo dobra postawa ostatniego w tabeli MS Projekt w meczu z wiceliderem Drefpol Entmeble Kropkowski. Zespół Mettek grający w pomarańczowych koszulkach nie ma sobie równych w tegorocznych rozgrywkach amatorskiej ligi piłki nożnej. Odniósł komplet zwycięstw, a w pierwszej lidze za nami już 14 kolejek. Ostatnia seria była ciekawa. Wyjątkiem był mecz lidera. Medtek pewnie pokonał 12 do 3 ambitną drużynę SZL Monterzy. O wynik do ostatnich sekund spotkania musiał drżeć wicelider And Meble Kropkowski. Wygrał po zaciętym boju 3 do 2 z MS Projekt. Po pierwszej połowie wydawało się, że emocji nie będzie, bo ostatni zespół w tabeli przegrywał 0-3. Potem jednak zawodnicy MS pokazali charakter i byli bliscy odrobienia Strat. Dużo emocji było również w oglądanym meczu pit stop serwis Grześkowiak Team. Obie drużyny ostatnio przegrywały i wyszły na boisko zdeterminowane, by się przełamać. W pierwszej połowie skuteczniejszy był pit stop, który objął prowadzenie 2-0. Grześkowiak walczył jednak do końca. Ostatecznie pit stop wygrał 3-2. Również jedną bramką wygrał trzeci w tabeli GSD Czef. Pokonał 1-0 pauzę. 15 kolejka już w najbliższy czwartek. Hitem będzie mecz na szczycie pomiędzy liderem A wiceliderem. Czy Mettek wreszcie straci punkty? Jeśli nie uda się zremisować lub wygrać graczom Drew Poland Meble Kropkowski, to chyba już żadna z drużyn tego nie zrobi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.50. Organizatorem ligi jest Powiatowe Centrum Sportu.